Ponad rok temu wyraźnie z marszałkiem poruszyliśmy temat, zwróciłem się z taką prośbą. Dzisiaj to też nie przypadkowo, że pan marszałek właśnie dzisiaj witam tutaj w Szczecinku. Dziękuję panu marszałku, że pan tutaj jest z nami. Dziękuję za to, że wspólnie z marszałkiem Studziem ta nasza prośba, petycja mieszkańców Szczecinka trafiła na naprawdę tak podatny grunt. Oczywiście zachodnie Pomorze, nasi marszałkowie też musieli dać zgodę, czyli i Ojciec Gerlewicz, i jakaś trema ci za. Także na pewno ta duża część trasy leży po stronie województwa pomorskiego, także tym większe moje podziękowania. Jako samorządowiec wiem, że takie były oczekiwania naszych mieszkańców. Myślę, udział społeczeństwa w tym przedsięwzięciu, z tym przecenienia, to też na pewno nie rozumiem, za to tym mieszkańcom, którzy włączyli się w tą akcję, też ze swojej strony bardzo dziękuję. Panie marszałku, naprawdę cieszę się, że pierwszy raz będziemy mogli wspólnie odjechać w kierunku Gdańska, Gdyni. Oddaję głos panu, do pana marszałka. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie na piękną ziemię zachodnio-pomorską, do pięknego Szczecinka. Ale przyjechałem tutaj w jednym zasadniczym celem. Mianowicie Pomorze słynie z tego, że wskaźnik liczby przejazdów pociągiem na jednego mieszkańca jest najwyższy w Polsce. I tą pasją do kolejnictwa przyjechaliśmy tu do was, aby ją was zarazić. Cieszę się, że po wielu miesiącach starań udało się zestawić to połączenie ze Szczecinka do Gdyni przez Czarne, Czuchów, Kolnice, Starogard, Czew, Gdańsk i Sopot. Towarzyszą mi samorządowcy,